Cześć wszystkim, tu Borek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o systemie do treningu strzeleckiego o nazwie Smart Target. Czy też tak macie, że chodząc regularnie na strzelanki, macie wrażenie, że radzicie sobie na nich coraz lepiej? I odwrotnie, po dłuższej przerwie wydaje się, że umiejętności już nie są takie jak wcześniej. Moim zdaniem to nie przypadek i trudno nie zauważyć, że odpowiednie wytrenowanie pomaga w skutecznej grze. Czy da się jednak pogodzić potrzebę treningu z sytuacją życiową? Może nie mamy czasu, żeby co weekend jeździć na strzelanki. To w końcu czas na dojazd, sama gra, a i często też sporo czasu zmarnowanego, czekając aż wszyscy gracze przygotują się na zbiórce. To dobrze chodzi najczęściej o ten cenny czas w weekend. Rodzina może nas wtedy potrzebować do pomocy, czy też do rekreacji. A co jeżeli w grę wchodzi też aspekt finansowy? Dodajmy koszty dojazdu, wpisowe na grę, amunicję, a czasami też gaz do repliki. A skoro mowa już o finansach, to warto wspomnieć o największym sponsorze tego filmu, jakim jest firma Gunfire. To oni dostarczyli urządzenie, które dzisiaj opisujemy. Pewnie nie muszę o tym mówić, ale poza gadżetami takimi jak Smart Target znajdziecie tam chyba wszystko, co może być potrzebne do Airsoftu. Wielkie dzięki dla nich za pomoc w tym materiale. Jeżeli chcecie chociaż trochę poczuć się jak Gunfire, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału poprzez symboliczne postawienie kawy. Zrobicie to śledząc link w opisie. Nie wyeliminujemy wszystkich barier naszego rozwoju w Airsoftcie, ale możemy sobie dać sporo elastyczności, stawiając na ćwiczenia w domu. To nie przypadek, że trening bezstrzałowy to tak ważny aspekt przygotowania do zadań strzeleckich z broni palnej. Jedną z metod przeprowadzania takiego treningu jest używanie różnych systemów detekcji trafienia. I jednym z nich jest właśnie Smart Target. I oczywiście można mówić, że do treningu nie potrzebujemy takich urządzeń. Kwestie takie jak zmiana magazynków, wychylanie się zza przeszkód, czy też przejście z repliki długiej na krótką, możemy wykonywać całkowicie na sucho. Smart Target nam tego nie odbiera. Dodaje tylko dwa elementy do ćwiczenia, czyli sprawdzenie celności i szybkości. Dzięki temu możemy przede wszystkim śledzić swój rozwój. Ale przejdźmy do sedna. Gadanie jest tanie, a amunicja, nawet ta airsoftowa, staje się coraz droższa. Do tego Smart Target, w przeciwieństwie do telefonu, na którym to oglądacie, wyprodukowano w Polsce. Sprawdźmy więc, co dostajemy w zestawie z urządzeniem, omówmy jego wstępną konfigurację oraz przedstawmy kilka przykładowych ćwiczeń. Smart Target to system składający się z kilku urządzeń. Dzielą się one na dwie grupy: interaktywne cele oraz emitery. W moim przypadku mamy zestaw emitera do replik Airsoft oraz jednej tarczy. Przychodzą one do nas w kartonowych pudełkach. Razem z emiterem dostajemy uchwyt do umieszczenia urządzenia w lufie repliki. Dodatkowo mamy też plastikowy element do magazynków gazowych oraz instrukcję. Tarcza przychodzi w pudełku razem z instrukcją. Omawiając budowę, zacznijmy od emitera. Ma on długość około 6,5 cm. Wydaje się on bardzo dobrze zbudowany. Jest metalowy i ma szereg uszczelek, których zadaniem jest pewnie osadzenie w centrum lufy wewnętrznej repliki. W przedniej części mamy z kolei gwint do wyciągania emitera z lufy. Jak działa, pokażę Wam niedługo. Tarcza niestety sprawia gorsze wrażenie. Jest wykonana z tworzywa o chropowatej fakturze, które nie sprawia dobrego wrażenia. Ma wymiary 8x14 na około 3,5 cm. Pojemnik na baterię przykręcany jest zwykłymi wkrętami. Z przodu mamy logo systemu oraz biały obszar roboczy. Z boku interfejs do sterowania stacją, czyli wyłącznik oraz przycisk do zmiany ustawień. Na dole mamy gumowe stopki, które dobrze stabilizują urządzenie, a z tyłu zaczep do zawieszenia go. Zacznijmy sobie od tego, jak zamontować laser w replice. Nakręcamy nasz emiter na dołączony do zestawu uchwyt i wsadzamy do lufy repliki od przodu. Gdy cały emiter schowa się w lufie wewnętrznej repliki, to odkręcamy uchwyt i wyciągamy go. Analogicznie, jeżeli chcemy wyjąć laser, to pierwszym krokiem jest wkręcenie uchwytu w gwint lasera. Następnie zdecydowanym ruchem wyjmujemy urządzenie. Jeżeli mamy jakieś tłumiki czy urządzenia wylotowe, to w zależności od ich konstrukcji i długości może być konieczne ich odkręcenie. Emiter aktywowany jest w jego tylnej części. Powietrze z naszego strzału wciska ten element i aktywuje wiązkę lasera. W połowie urządzenia mamy kolejny gwint, którego odkręcenie pozwoli nam dostać się do baterii. Laser zasilany jest dwoma ogniwami. Teraz pokażę Wam, jak użyć plastikowej wkładki do magazynków pistoletowych. Normalnie zamek repliki Gas Blowback zwykle blokuje się w tylnym położeniu, gdy nie mamy kulek. By sobie z tym poradzić, możemy użyć dołączonej przez producenta wstawki.
Odciągamy sprężynę magazynka, wsadzamy blokadę i popychamy ją tak, by złapała się o górną powierzchnię okna na kulki. Nie jest to bardzo eleganckie rozwiązanie, a sama blokada wygląda jakby była po prostu wydrukiem 3D, ale działa. Tarczę włączamy przełącznikiem z boku. Zanim to zrobimy, to musimy zadbać o zasilanie. Urządzenie działa na dwie baterie 3A. Wystarczy, że odkręcimy klapkę z tyłu i zamontujemy baterię w koszyczku. Tryby pracy zmieniamy przyciskiem, który znajduje się nad wyłącznikiem. Urządzenie komunikuje się z nami poprzez symbole na tarczy. W instrukcji mamy dokładne wytłumaczenie znaczenia wszystkich symboli. Wchodzimy do menu, przytrzymując przycisk funkcyjny. Zmieniamy opcje dostępnych podgrup menu, przyciskając go. Przytrzymując, wchodzimy do szczegółowych ustawień, które znowu zmieniamy przyciskając i zatwierdzamy przytrzymując. Skoro mamy już omówione podstawy, to pokażę Wam kilka ćwiczeń z urządzeniem Smart Target. Pierwsze będzie super proste. To zwykłe strzelanie z pozycji gotowości. Mamy ustawiony cel na odległości około 5 metrów. W tym ćwiczeniu chcemy skierować replikę do celu i oddać strzał. Na razie bez mierzenia czasu. Używając Smart Target wiemy, czy trafiliśmy w tarczę. Do tego jest to nieco bardziej zaawansowane niż zwykły trening bezstrzałowy. Następnie możemy ustawić tarczę tak, by dawała nam sygnał i mierzyła czas. Robimy to samo co w poprzednim ćwiczeniu, ale tym razem na czas, więc o 1 stopień trudniej. Mając wyniki, możemy sprawdzać swoje postępy. Do kolejnego ćwiczenia zostawiamy urządzenie tak jak do tej pory. Musimy przestawić emiter do repliki pistoletu. Będziemy trenować wyjęcie repliki z kabury i oddanie strzału po sygnale. Jeżeli chcemy zwiększyć poziom trudności, to możemy ustawić sobie na przykład konieczność oddawania większej ilości strzałów. Bez dobrze zbudowanego chwytu będziemy mieć trudność w celnym trafieniu obszaru roboczego naszego urządzenia. Trudność tego ćwiczenia bez problemu zwiększymy też, zwiększając odległość od tarczy. Ostatnie ćwiczenie znowu wymaga od nas ustawienia na urządzeniu Smart Target sygnału i serii dwóch strzałów. Emiter ponownie umieszczamy w replice długiej i na sygnał oddajemy jeden strzał. Zmieniamy magazynek i oddajemy kolejny strzał. Ponownie zwiększając długość serii lub dystans, możemy zwiększać poziom trudności, a wyświetlane wyniki pomogą nam w zapisywaniu postępów. Ćwiczenia możemy też modyfikować, wprowadzając osłony lub wymuszając niestandardową pozycję strzelecką. Dużo zależy od dostępnego miejsca oraz naszej wyobraźni czy preferencji. Nie byłem pewien, czy Smart Target ma realne zastosowanie w airsoftcie. Przecież kulki są relatywnie tanie w porównaniu do prawdziwej amunicji. Jednak zaletą tego systemu jest fakt, że nie musimy poświęcać dużo przestrzeni na zorganizowanie sobie stanowiska treningowego. Dodatkowo nie jesteśmy zależni od organizatorów gier airsoftowych. Bez problemu możemy ustawić tarczę w kącie pokoju czy gdzieś w garażu i celować do niej nawet z niewielkiej odległości. Pozostaje jednak kwestia hałasu. Musimy pamiętać, że repliki nie są ciche w swojej pracy. Trudno więc wyobrazić sobie sensowny trening, gdy na przykład w pokoju obok śpi dziecko albo inny domownik. Nie jest to zatem system uniwersalny. Co prawda oferuje nam bardzo fajne możliwości, ale ma też swoje wady. Poza wspomnianym hałasem nie przemawia do mnie też jakość wykonania interaktywnej tarczy. Wydaje się, jakby była ona dopiero prototypem zbudowanym z gotowych komponentów. Z kolei jej programowanie wymaga przyzwyczajenia i dużo cierpliwości. Blokada dla magazynków gazowych dołączona do lasera nie ma żadnej instrukcji montażu, więc musiałem się tego domyślić sam. Jak widać, system nie jest wolny od niewielkich wpadek. Nie są to jednak problemy na tyle poważne, by nie umożliwiały pracę układu. Smart Target to na pewno produkt dla wszystkich osób, które bardzo serio podchodzą do szlifowania swoich umiejętności. Wyobrażam sobie, że chętnie mogą go używać gracze w Speeda albo osoby zainteresowane AIPSC. Na pewno zwykli gracze też odczują benefity z używania tego gadżetu. Zdecydowanie polecam go też osobom, które myślą o kontynuowaniu przygody strzeleckiej z bronią palną. Wystarczy, że kupimy sobie lasery przystosowane do kalibru naszego pistoletu lub karabinka i możemy ćwiczyć bezstrzałówkę dość niskim kosztem w domu. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to zostawcie subskrypcję. Znajdziecie mnie także na Instagramie. A na razie dzięki za oglądanie mojego filmu.